W finale Powiatowych Dni Ziemi przy scenie na Placu Narutowicza przy Gigantach Mocy udział wzięło 45 placówek z całego powiatu bełchatowskiego. Tegoroczny finał rozpoczął się od Parady Wolności dla Ziemi. W kolorowym przemarszu uczestniczyli zaproszeni goście oraz placówki oświatowe, które zaprezentowały transparenty z hasłami o tematyce ekologicznej. Korowód przeszedł ulicami miasta, a hasła i transparenty zwracały uwagę na ekologiczne potrzeby naszej planety. Komisja oceniła pracę uczestników wśród na Znaleźli się niepubliczna szkoła podstawowa, która zdobyła pierwsze miejsce, drugie zajął dom pomocy społecznej w a trzecie szkoła podstawowa w Kurnosie. Komisja przyznała wyróżnienia Akademii Jabuszko i dla przedszkola w Domiechowicach. Oceniono również działania ekologiczne przedstawione na stoiskach przygotowanych przez placówki w tzw. jarmarku ekologicznych rozmaitości. I tu klasyfikacja jest następująca: pierwsze miejsce Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 wełchatowie, drugie miejsce Akademia Jabłuszko, trzecie. Publiczne Gimnazjum nr 7, wyróżnienia zespół szkolno-przedszkolny nr 9 i szkoła podstawowa nr 1 w Bełchatowie. Wyróżnione placówki otrzymały nagrody rzeczowe w postaci sprzętu audio-wideo oraz komputerowego, natomiast pozostałe placówki otrzymały podziękowania w postaci dyplomów oraz radiodbiorników.